Witaj serdecznie, to jest pierwsza lekcja fizyki dla liceum i zaczynamy od razu podstawy mechaniki. Pierwsze dwie wielkości fizyczne, które poznasz, to będzie droga i przemieszczenie. Drogę oznaczamy literą S od łacińskiego spatium, czyli droga właśnie. Droga. Literą D oznaczamy przemieszczenie, to jest od angielskiego słowa displacement, czyli przemieszczenie właśnie. Przemieszczenie. Ja w tym kursie jednak, pewnie spotkasz się z literą D, ale ja wolę używać litery X jako przemieszczenia, bo uważam, że jest to bardziej czytelne, a litera D jeszcze nam się przyda w innych sytuacjach. Ja po prostu będę w tym kursie używał X jako przemieszczenia. Taka jest moja notacja. Czym są teraz te dwie wartości? Jaka jest między nimi różnica? Wyobraź sobie, że masz dwa miasta. Miasto A i miasto B, czy tam dwa punkty, obojętnie. I teraz jedziesz samochodem i zazwyczaj jak ta droga będzie wyglądała między dwoma miastami? Będzie jakaś tam pokręcona, będzie wyglądała jakoś tak. I to jest droga. I drogę mierzy nam właśnie licznik w samochodzie, tak jak wsiądziesz i wyzerujesz go, będzie pokazywał 0 km, to jak dojedziesz do miasta B, będzie pokazywał ileś tam i to właśnie będzie droga, którą przebyłeś. I o tym właśnie mówi ta wielkość fizyczna drogi. A przemieszczenie to jest najkrótsza droga między tymi dwoma punktami, więc nie interesuje mnie, jak bardzo kręta była ta trasa, interesuje mnie tylko, jaka jest odległość między punktami A do B i jak bardzo się przemieściłem, bo to, że pojechałem tutaj, to potem tak naprawdę jeszcze trochę wróciłem i droga jest zawsze albo większa, albo równa przemieszczeniu, bo albo będę jechał krętą drogą, albo prosto między jednym punktem a drugim. Zazwyczaj droga jest większa, bo nie da się albo ciężko jest przejechać bezpośrednio w prostej linii między dwoma punktami, a już zwłaszcza na przykład dwoma miastami. Spójrzmy to na takim przykładzie teraz. Mam jakąś linię. Ona powinna być prosta i to, że nie jest, to wynika tylko z tego, że tak ją narysowałem i mi się nie chciało rysować jej prostszej. Jest jakiś punkt O, który jest początkiem tego układu. Można powiedzieć tak jak układ, jak linia liczb na przykład. Możesz sobie, jak oś liczbowa, tak to sobie wyobrazić. Tu jest jakieś miasto A, tu jest miasto B. I teraz tak. Jadę sobie w kierunku miasta A 5 km i potem zawracam i jadę jeszcze 6 km, także jestem tutaj. I tutaj ten odcinek to jest 6 km. Ten odcinek. A ten jest 5 km. Ten tutaj. O, nie wiem, czy to widzisz, ale to jest 5 km w tę stronę i potem jak już byłem w tym miejscu, zawróciłem i pojechałem 6 km w kierunku miasta B. To teraz policzmy, ile wynosi droga, którą pokonałem. Droga, czyli S, wynosi. Najpierw przejechałem 5 km w kierunku miasta A, czyli 5 km i do tego muszę dodać to, co zawróciłem się i przejechałem jeszcze dalej w stronę miasta B, czyli dodać 6 km. Punkt O to jest ten punkt, z którego startowałem samochodem, czyli moja droga to jest 11 km, tak zgodzisz się, że przejechałem po prostu 11 km. A moje przemieszczenie, ile się przemieściłem od punktu, z którego zaczynałem jechać? Ile przejechałem? No przejechałem 5 km, ale potem się wracałem i tak naprawdę wylądowałem tutaj, w tym miejscu w tej chwili się znajduję. Więc jestem w jakiej odległości od punktu, którego zacząłem? No i właśnie o tym mówi nam przemieszczenie, czyli jak daleko jestem od punktu, z którego zacząłem. Następną literą, jaką wprowadzę, będzie grecka litera delta i to jest bardzo ważna litera w fizyce. Ona oznacza, to jest duża delta, oznacza nam zmianę. Zmianę jakiejś wartości, czy to w czasie, czy to względem innej wartości. W tym przypadku będziemy mówić o zmianie przemieszczenia. Czyli x jako przemieszczenie u nas, tak, przypominam. X przemieszczenie S droga. I teraz tak, ile ono jest równe? Żeby oszacować przemieszczenie, policzyć, musimy ustalić sobie kierunek dodatni, bo przemieszczenie jest wektorem. Co to jest wektor i tak dalej? Możesz sobie zobaczyć inne filmy, podam również do nich linki w następnych lekcjach, kiedy będziemy już więcej pracować na wektorach. Na razie musisz wiedzieć, że mamy kierunek dodatni, w którym przemieszczenie będzie rosło. I zazwyczaj się to oznacza jako kierunek prawy, ale to jest absolutnie dowolne, to jest plus, tak? Jako plus, że w tamtą stronę rośnie, w kierunku miasta A rośnie nam przemieszczenie, a w lewo będzie malało od punktu, z którego zaczynamy. To jest bardzo ważne, od punktu, z którego zaczynamy. I to jest dowolne, tylko jeżeli sobie oznaczysz jeden kierunek jako dodatni, potem musisz się go cały czas trzymać i pamiętać. Najlepiej sobie oznaczyć tak, żeby to było jak najbardziej logiczne. Konwencja jest taka, że oznaczamy w prawo. I teraz tak, przejechałem 5 km w kierunku dodatnim i potem się zawróciłem.
i przejechałem 6 km, jechałem w lewo jakby, w kierunku, z którego przyjechałem, minąłem kierunek, z którego, minąłem punkt, z którego zacząłem i jeszcze przejechałem kawałek dalej. I od tego 5 km muszę odjąć 6 km, bo 6 km jechałem w lewo, a zgodnie z moją przyjętą tutaj, z przyjętym oznaczeniem, rośnie mi przemieszczenie w prawo. Czyli przejechałem, mam moje przemieszczenie, jest minus 1 km. Jak widzisz. I to jest bardzo ważny wniosek następny, że droga zawsze jest dodatnia. Zawsze jest dodatnia. A przemieszczenie może być ujemne, tak jak w tym przypadku. Co to oznacza, że mam delta x, czyli zmianę przemieszczenia, bo tak to powinienem przeczytać. Zmiana przemieszczenia to jest minus 1 km. Byłem w punkcie O. W prawo jest dodatnie przemieszczenie, a w lewo jest ujemne. A skoro jestem, znajduję się w tej chwili 1 km w lewo od początku mojego układu, to mam delta x równe minus 1 km. I to właśnie to oznacza. Mam nadzieję, że to jest bardzo proste. Ogólny wzór, myślę, że nie musisz go pamiętać, ale mogę go napisać na delta x, czyli na deltę przemieszczenia, to jest przemieszczenie końcowe, czyli przemieszczenie napiszę w skrócie P końcowe, końcowe minus przemieszczenie początkowe. Początkowe. Co to oznacza dla mnie? Że jeżeli miałem początkowe przemieszczenie 5 km, to odjąłem od niego 6 km. Znaczy, może tutaj się troszeczkę źle wyraziłem. Chodzi o to, że liczymy przemieszczenie końcowe, czyli to właśnie ten minus 1 km, odjąć przemieszczenie początkowe, a moim przemieszczeniem początkowym było 0, bo startowałem w punkcie 0, który uznałem za 0. Więc moje przemieszczenie to jest minus 1 km w tym przypadku, minus 1 km, 1 km, odjąć 0, który było moim początkiem, 0 km, czyli to jest wciąż minus 1 km. O to mi tutaj chodziło, może trochę to niejasno ująłem. No dobra, to jest w miarę proste, to jest przemieszczenie i droga, którą przebywamy. No i teraz następna bardzo ważna rzecz, do której przejdziemy, to jest prędkość. Tutaj są pewne kontrowersje a propos nazywania tego. Ja będę mówił szybkość i prędkość. I oznaczamy obie te wartości literą V. Prędkość jest wartością wektorową. To znaczy, że ma kierunek, ma zwrot i ma wielkość. To znaczy ma długość ten wektor, długość wektora. I długością samą tego wektora jest szybkość. To jest takie matematyczne rozumowanie, tym za bardzo się w tej chwili przejmować nie musisz. I to jest szybkość czy prędkość, szybkość albo prędkość, w zależności od kontekstu możemy, żeby nie mylić, używać również V z taką strzałką i to jest oznaczenie na wektor i to właśnie będziemy używać w przypadku prędkości, kiedy będzie dylemat, czy chodzi nam o prędkość, czy o szybkość. I teraz tak, co to jest w ogóle szybkość czy prędkość? Prędkość to jest droga, którą przebywamy w czasie. Dlatego, że jedziemy sobie z jakąś prędkością, na przykład jadę sobie z prędkością samochodem 80 na godzinę, to oznacza, że w ciągu godziny przebędę 80 km. Przebywam pewną drogę w pewnym czasie. Więc jest wzór na prędkość, który wygląda tak, że jest to S przez T. Tu się pojawiła nowa litera T, która oznacza czas. Od angielskiego time. T to jest czas. I to jest wzór na prędkość. Bardzo prosty, bardzo podstawowy. Jeden z wzorów, który pewnie gdzieś już kojarzysz wcześniej. Prędkość teraz, i to jest wzór na szybkość. Prędkość wektorowa jest dokładnie oznaczona w ten sam sposób. Tylko będziemy mówili tutaj o innych sytuacjach. Przypuśćmy, że na przykład jadę samochodem właśnie. Przejechałem 80 km z miasta A do miasta B, tak jak w naszej pierwszej sytuacji. Jechałem sobie tą krętą drogą. Jechałem tą krętą drogą i przejechałem 80 km. 80 km była odległość między miastem A a miastem B. I to jest moja droga S. Mówię, że droga S jest równa 80 km. I zajęło mi to godzinę. Mój czas, czyli T, równa się 1 godzina. W 1 godzinę przejechałem 80 km. Czyli z jaką jechałem średnią, i to jest bardzo ważne, że wprowadzam pojęcie średniej. Średniej prędkości, średniej szybkości. I średnia szybkość to jest cała droga, którą przebyłem, S, przez czas, który mi zajęło, żeby przejechać tą drogę, T. I to jest po prostu 80 km podzielić przez 1 godzinę,
co jest równe 80 km na godzinę. 80 km na godzinę. To była moja średnia prędkość. Czy to oznacza, że cały czas jechałem z prędkością 80 km na godzinę? Nie. To znaczy, że to była moja średnia prędkość na tej trasie. Mogłem się zatrzymać, mogłem czasami jechać 120 na godzinę, mogłem jechać 20 na godzinę, prawda? I to jest po prostu podsumowanie. Nie wiem, jak się zachowywał ten samochód w poszczególnych etapach. Na przykład tutaj mogłem zrobić przerwę, wyjść sobie do lasu na chwilę, rozprostować nogi, a tu potem jechałem szybciej i stąd 80 km na godzinę wyszła mi prędkość średnia na tej trasie. I to nie jest prędkość, którą jechałem wcale cały czas. Prędkość, którą jadę w danym momencie, nazywałem prędkością chwilową. I prędkość chwilowa to jest już taki z matematycznego punktu widzenia prędkość P chwilowa. Chwilowa to jest taka prędkość, że czas jest minimalny, czas jest bardzo mały, w którym mierzę tą prędkość. Co znaczy bardzo mały? No to zależy od tego, w jakiej sytuacji mówimy o małym czasie. Kiedy jadę samochodem, to powiedzmy sekunda to jest mało, czy tam pół sekundy to jest mało czasu, a w innych sytuacjach jest to na przykład już więcej, kiedy mówimy o jakichś tam atomowych, tak mikroskopowym świecie. Jeszcze spokojnie będziemy o tym mówić więcej. Na potrzeby dzisiaj powiem, że małą literką D, taką, to jest właśnie mała delta przez delta T, oznaczamy prędkość chwilową. Co oznacza taka mała delta? To, tak jak pamiętasz, duża delta oznaczała zmianę czegoś, to tu mówimy o tym, że to jest bardzo mały jakiś odcinek, że to jest w krótkim czasie. Nie musisz się tym za bardzo jakoś przejmować. Jeżeli znasz rachunek różniczkowy, to zapisujemy to jako ds po dt. Tym w ogóle się nie przejmuj, to jest na przyszłość, już piszę, tak już na takie bardziej zaawansowane lekcje dla rozszerzenia. Mówimy, że to jest pochodna drogi po czasie. Tym na razie się nie musisz za bardzo przejmować. Ok, i to jest jakby najważniejszy punkt, który musisz stąd wynieść, że prędkość średnia to jest cała droga, tak, między dwoma punktami, przez cały czas, jaki przebyłem, a prędkość chwilowa to jest malutka droga, którą przebyłem w bardzo małym czasie, w tak malutkim, że to jest to, co pokazuje nam prędkościomierz. Prędkościomierz właśnie nam mierzy prędkość chwilową, czyli prędkość, którą mam w danej chwili. I następna rzecz jeszcze, którą powinieneś pamiętać, że droga to jest cały odcinek, który przebywam między punktem A a punktem B, to co nam właśnie pokazuje licznik w samochodzie, najłatwiej sobie w ten sposób to wyobrazić, a przemieszczenie to jest po prostu prosta droga łącząca dwa punkty. Kiedy mamy punkt jakiś startowy, to przyjmujemy sobie jeden kierunek, mówimy, że to się nazywa arbitrarny, czyli że niezależny od niczego, taki jak sobie mamy ochotę przyjąć. I zazwyczaj się to przyjmuje w prawo, kiedy mamy taką sytuację, ale kiedy mamy jakieś tam już bardziej skomplikowane ruchy, to jest to absolutnie dowolne. Jak również dowolne jest przyjęcie punktu startowego. To nie ma żadnego znaczenia, w którym miejscu przyjmiemy punkt startowy, bo jeżeli przyjmę punkt startowy tutaj jako O, to będę miał tutaj powiedzmy 20 km i 20, tutaj przejechałem powiedzmy 25 i tutaj 26, to i tak wyjdzie nam na to samo, jeżeli 20 km uznam, że było moje przemieszczenie początkowe. I to w sumie wszystko w tej dzisiejszej lekcji. Zapraszam Cię na następne.